Za chwilę swoje przemówienie skieruje Ojciec Święty Benedykt XVI. Gospodine prezydenciu, gospodu kardynali, czas na braccio biskupi. Panie prezydencie, drodzy kardynałowie, bracia biskupi, szlachetni panie i panowie. Jest mi niezmiernie miło, że w pierwszym punktem mojej wizyty jest spotkanie z wami, którzy reprezentujecie kluczowe sektory społeczeństwa Chorwacji, a także z korpusem dyplomatycznym. Serdecznie pozdrawiam każdego z was indywidualnie, jak również wspólnoty, do których należycie. Religijne, polityczne, akademickie i kulturalne, świata sztuki, finansów i sportu. Dziękuję arcybiskupowi Puliczowi i profesorowi Żurakowi za miłe słowa, jakie do mnie skierowali. Dziękuję artystom, którzy przywitali mnie w uniwersalnym języku muzyki. Ten wymiar uniwersalności, charakterystyczny dla kultury i sztuki, jest szczególnie ceniony przez chrześcijaństwo i przez Kościół katolicki. Chrystus jest w pełni człowiekiem i wszystko, co ludzkie, znajduje w Nim i w Jego Słowie pełnię życia i znaczenia. Od serca zachwaluję monsignoru Puliciu i profesoru Żuraku na lijepim riječima koje su mi uputili, kao i glazbenicima koji su me dočekali univerzalnim jezikom glazbe. Dimenzija univerzalnosti, koja je odlika umjetnosti i kulture, posebice se veže s kršćanstvom i s katoličkom crkvom. Krist je pravi čovjek i sve što je ljudsko nalazi u njemu i njegovoj riječi puninu života i smisla. Ten wspaniały teatr jest miejscem symbolicznym, wyrazem waszej narodowej i kulturowej tożsamości. Dla mnie spotkanie razem z wami w tym miejscu jest także przyczyną radości w duchu, gdyż Kościół jest tajemnicą komunii i zawsze raduje się w komunii, w bogactwie różnorodności. Udział przedstawicieli innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich, jak również przedstawicieli religii żydowskiej i islamu, pomaga nam pamiętać, że religia nie jest odseparowaną przestrzenią wyłączoną ze społeczeństwa. Jest raczej naturalnym elementem pośród społeczeństwa, nieustannie przywołującym wymiar wertykalny. Ważne słuchanie słowa Boga jako warunek poszukiwania dobra wspólnego, poszukiwania sprawiedliwości i pojednania w prawdzie. Religia sytuuje człowieka w relacji do Boga, Stworzyciela i Ojca wszystkich i dlatego musi być ona jakąś siłą na rzecz pokoju. Religia musi być zawsze oczyszczana w zgodzie ze swoimi podstawowymi regułami, aby móc podołać swojej prawdziwej misji. Ovo je predivno kazalište, znakovito miesto, koje izražava vaš nacionalni i kulturni identitet. Moći susresti vas ovdje, zajedno okupljene, još je jedan razlog duhovne radosti, jer crkva je otajstvo zajedništva i uvijek se raduje zajedništvu bogatstvu različitosti. Sudjelovanje predstavnika drugih crkvi i kršćanskih zajednica, kao i židovske i muslimanske religije, potvrđuje da religija nije neka zasebna stvarnost u odnosu na društvo, nego njegova prirodna sastavnica koja trajno priziva okomitu dimenziju, to jest slušanje Boga kao uvjet traganja za općim dobrom, pravednosti i pomirenjem u istini. Religija stavlja čovjeka u odnos s Bogom, stvoriteljem i ocem sviju, te stoga treba biti snažan čimbenik mira. Religije se uvijek moraju pročišćavati prema ovoj istinskoj biti kako bi odgovorile svom izvornom poslanju. I tu pragnę wprowadzić główny temat mojej krótkiej refleksji, temat sumienia. Temat ten przebiega poprzez wszystkie tak różnorodne pola, na jakich jesteście zaangażowani i jest fundamentalny dla wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa, zarówno na poziomie narodowym, jak i ponadnarodowym.
Oczywiście myślę o Europie, do której Chorwacja zawsze należała w przestrzeni historycznej i kulturowej i do której teraz chce wejść na poziomie politycznym i instytucjonalnym. Naprawdę wielkie osiągnięcia nowoczesnej doby, uznanie i zagwarantowanie wolności sumienia i praw człowieka, wolności nauki, a stąd wolności społeczeństwa, osiągnięcia te powinny być potwierdzone i rozwijane, zachowując równocześnie otwartość rozumu i wolności na ich nadprzyrodzony fundament, aby w ten sposób zapewnić, że osiągnięć tych nie można już cofnąć, co niestety zdarza się nie tylko w pewnych przypadkach. Jakość życia społecznego i jakość demokracji zależą w dużej mierze od tego punktu krytycznego, od sumienia, od sposobu, w jaki się je rozumie i od sposobu, w jaki się je formuje. Jeśli gdyby trzymać się nowoczesnej idei, sumienie miałoby być zredukowane do sfery subiektywnej, z której wyrzuci się moralność i religię, to na kryzys, jakiemu ulega dzisiaj Zachód, nie ma już lekarstwa, a Europa idzie ku zapadnięciu się w sobie samej. Jeśli z drugiej strony sumienie byłoby ponownie odkryte jako przestrzeń, w której wsłuchujemy się w prawdę i dobro, jako miejsce odpowiedzialności przed Bogiem i przed bliźnimi, innymi słowy jako bastion przeciwko wszelkim formom tyranii, wtedy istnieje nadzieja na przyszłość. Na središnju temu mojego krótkiego promyślenia. To jest pitanje savjesti. Tema savjesti je transverzalna glede raznih područja u kojima djelujete i temelj je slobodnog i pravednog društva kako na nacionalnoj, tako i na nadnacionalnoj razini. Naravno, mislim na Europu, čija je Hrvatska oduvijek sastavnica na povijesno-kulturnome planu, a to će doskora biti i na političko-institucionalnoj razini. Valja priznati i razvijati velika dostignuća modernog doba, to jest priznavanje i jamstvo slobode savjesti, ljudskih prava, slobode znanosti i time slobodnog društva, ali pritom zadržati otvorenima razum i slobodu prema njihovu nadnaravnom temelju, kako bi se izbjeglo to da se ta dostignuća samo izbrišu, kao što, nažalost, nerijetko možemo ustvrditi. Kvaliteta društvenoga i građanskog života, kvaliteta demokracije dobrim dijelom ovise o tomu kritičkom čimbeniku, odnosno savjesti, o tome kako je se shvaća i o tome koliko se ulaže u njezino oblikovanje. Ako se savjest prema prevladavajućem modernom shvaćanju ograniči u subjektivni okvir u koji se smješta religiju i moral, onda krizi Zapada nema lijeka, a Europa je osuđena na nazadovanje. Ako se naprotiv savjest otkrije kao mjesto slušanja istine i dobra, mjesto odgovornosti pred Bogom i braćom ljudima, što je protiv svake diktature, onda ima nade za budućnost. Jestem wdzięczny profesorowi Żurakowi za przypomnienie nam o chrześcijańskich korzeniach wielu instytucji kulturalnych i akademickich tego kraju, tak naprawdę całego kontynentu europejskiego. Musimy sobie przypominać o tych źródłach nie tylko dla oddania prawdy historycznej, ale także ważne jest, abyśmy prawidłowo rozumiejąc nasze korzenie, mogli także budować nasze dziś. Kluczowym jest uchwycenie wewnętrznego dynamizmu wydarzenia, jak na przykład utworzenie uniwersytetu, powstanie jakiegoś nurtu artystycznego czy ufundowanie szpitala.
Niezbędnym jest zrozumienie, dlaczego i w jaki sposób coś się wydarzyło, aby rozpoznać wartość tego dynamizmu w obecnych dniach jako rzeczywistość duchową, podejmującą wymiar kultury, a przez to także i wymiar społeczny. W sercu wszystkich tych instytucji są ludzie, osoby, sumienia poruszone dobrą i prawdą. Przywołane zostały niektóre przykłady spośród sławnych synów i córek tego kraju. Chcę wyszczególnić ojca Rudera Josipa Boszkowicza. Što se u ostalom vidi i diljem Europe. Treba spominjati te začetke, pa i zbog povijesne istine i vrlo je važno znati pomno iščitati te korijene, jer oni mogu i danas nadahnivati. Ključno je otkriti snagu nekog događaja, primjerice, nastajanje jednog sveučilišta ili nekog kulturnog pokreta, ili neke bolnice, valja shvatiti zašto i kako je do toga došlo, kako bi se i danas vrednovala ta snaga koja je duhovna stvarnost, a postaje kulturnom i onda i društvenom. U temelju svega su muškarci i žene, dakle osobe savjesti, vođene snagom istine i dobra. Neki su od svjetlih likova ove zemlje već spomenuti. Vorrei soffermarmi su padre Ruče Josip Bošković. Chcę tu wyszczególnić ojca Rudera Józefa Boszkowicz, jezuitę, urodzonego 300 lat temu w Dubrowniku. To było 18 maja 1711 roku. On jest bardzo dobrą ilustracją szczęśliwej symbiozy między wiarą i wiedzą, które wzajemnie stymulują się poprzez badania, jakie są równocześnie otwarte, zróżnicowane i zdolne do syntezy. Jego podstawowym dziełem jest Teoria Filozofia Naturalis, opublikowane w Wiedniu, a później w Wenecji w połowie XVIII wieku. Nosi ono wielce znaczący podtytuł Redacta, co znaczy zgodnie z jednym prawem sił istniejących w naturze. W dziele Boszkowicza zawarte są analizy i studia różnych dyscyplin wiedzy, ale jest także pasja dążenia do syntezy. To typowe dla kultury katolickiej. Zatem Fundacja Katolickiego Uniwersytetu w Chorwacji jest znakiem nadziei. Wierzę, iż pomoże ona dążyć do jedności na różnych polach współczesnej kultury, wartości tożsamości waszego narodu, zapewniając ciągłość wkładu Kościoła w historię szlachetnego narodu chorwackiego. Wracając do ojca Boszkowicza, eksperci mówią, że jego teoria ciągłości, która sprawdza się zarówno w naukach naturalnych, jak i w geometrii, również dobrze współbrzmi z najnowszymi odkryciami nowoczesnej fizyki. Cóż mam powiedzieć? Oddajmy szacunek temu światłemu Chorwatowi i równocześnie prawdziwemu jezuicie. Oddajmy hołd zatroskanemu o prawdę, który zdawał sobie sprawę, jak dalece ta prawda go przerasta, lecz widział także w świetle prawdy, jak uruchomić pełne możliwości ludzkiego rozumu, którymi został obdarzony przez samego Boga. Ja bych želio spomenuti oca Ruđera Josipa Boškovića Isusovca, rođenog u Dubrovniku prije 300 godina, 18. svibnja 1711. On vrlo dobro utjelovljuje sretnu svezu između vjere i znanosti, koje se uzajemno potiču na propitivanje koje je istovremeno otvoreno, raznoliko, ali i sintetičko. Njegovo najpoznatije dijelo, Teorija prirodne filozofije, objavljen je u Beču, a zatim i u Veneciji polovicom 18. stoljeća, nosi vrlo znakovit podnaslov Redacta ad unicam legem virium in natura existentium,
to jest prema jedinom zakonu postojeći snaga u prirodi. U Boškoviću imamo analizu, imamo proučavanje mnogovrsnih znanstvenih grana, ali imamo i strast za jedinstvo. A to je tipično za katoličku kulturu. Zbog toga je osnivanje katoličkog sveučilišta u Hrvatskoj znak nade. Želim da ono pridonese ujedinjenju između raznih dijelova suvremene kulture, vrijednosti i identiteta vašega naroda, nastavljajući plodan crkveni doprinos povijesti plemenite hrvatske nacije. Vratimo se ocu Boškoviću. Stručnjaci vele da njegova teorija kontinuiteta vrijedi i za prirodne znanosti i za geometriju, što se na izvrstan način podudara s nekim velikim otkrićima suvremene fizike. Što reći? Odajemo priznanje slavnome Hrvatu, ali istinskom Isusovcu. Častimo štovatelja istine, koji dobro zna koliko ga ona nadvisuje, ali koji također zna u svjetlu istine upotrijebiti do kraja sposobnosti razuma kojima ga je Bog obdario. Oltre all'omaggio però occorre farti solo del metodo. Jednakże oddając hołd, musimy także uczyć się uznania dla metody i otwartości umysłu tego wielkiego człowieka. I to zwraca nas na powrót ku sumieniu, które jest kamieniem węgielnym, na którym zasadza się kultura i wznoszone jest dobro wspólne. To poprzez formowanie sumienia Kościół czyni swój najbardziej specyficzny, a zarazem najwartościowszy wkład na rzecz społeczeństwa. Jest to wysiłek, jaki zaczyna się w rodzinie, jest bardzo wzmacniany w parafiach, gdzie niemowlęta, dzieci, młodzież uczą się pogłębiać znajomość Pisma Świętego, tego wielkiego kodeksu europejskiej kultury. Równocześnie uczą się oni, jakie znaczenie ma dla wspólnoty, aby była ona budowana na darze, a nie na ekonomicznych interesach czy ideologii, aby była budowana na miłości, jaka stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości. Ta logika bezinteresowności, uczona w dzieciństwie i w wieku dojrzałym, jest teraz przeżywana w każdej dziedzinie życia, w zabawie i w sporcie, w relacjach międzyludzkich, w sztuce, w posłudze wolontariuszy na rzecz ubogich i cierpiących. I gdy ta bezinteresowność zostanie wchłonięta w mentalność ludzi, może być także zastosowana na bardziej kompleksowych polach życia politycznego i ekonomicznego, oraz do budowania kraju, który jest gościnny i otwarty, a równocześnie nie jest pusty, nie jest fałszywie neutralny, ale jest bogaty w człowieczeństwo o mocnym wymiarze etycznym. To właśnie pole, na którym wierni świeccy wezwani są, by zaangażować się bezinteresownie w formację, jaką sami otrzymali, prowadzeni zasadami społecznej nauki Kościoła, mając na względzie autentyczny sekularyzm, sprawiedliwość społeczną, obronę życia i rodziny, obronę wolności religijnej i wolności edukacji. I di edukazione. No, osim odavanja priznania, treba koristiti metodu umnog otvaranja tih velikana. Vratimo se, dakle, savjesti kao glavnom čimbeniku za kulturnu izgradnju i za promicanje općeg dobra. Oblikovanjem savjesti crkva daje društvu svoj dragocjeni prinos. Taj se doprinos počinje oblikovati u obitelji, a učvršćuje u župi, gdje se djeca i mladi uče produbljivanju Svetog pisma, koje je veliki kodeks evropske kulture. Istodobno uče o smislu zajednice, utemeljene na daru, a ne na gospodarskom interesu ili na ideologiji, nego na ljubavi, koja je glavna pokretačka sila istinskog razvoja svake osobe i cijeloga čovječanstva. Ta se logika besplatnosti
naučena u djetinjstvu i mladosti, potom živi u svakom okviru, u igri i u športu, u međusobnim odnosima, umjetnosti, u dragovoljnom služenju siromašnima i patnicima. A kada je jednom usađena, onda se može primjenjivati i u složenijim područjima politike i ekonomije, surađujući da jedan polis, grad, bude ugodan i gostoljubljiv, da ne bude prazan, lažno neutralan, nego bogat ljudskim sadržajima s izrazitom etičkom crtom. Vjernici, laici su zapravo pozvani da tu velikodušno žive svoju izobrazbu, vodeći se načelima socijalnog nauka crkve za istinsku laičnost, za socijalnu pravdu, za obranu života i obitelji, za slobodu vjere i odgoja. Szlachetni przyjaciele, wasza obecność tutaj oraz kulturowa tradycja Chorwacji skłoniły mnie do tej krótkiej refleksji. Przekazuję te myśli wam jako znak mego szacunku i przede wszystkim jako wyraz pragnienia Kościoła, by kroczyć pośrodku tego ludu w świetle Ewangelii. Dziękuję za uwagę i z serca błogosławię wam i wszystkich, których kochacie oraz wszystko, co czynicie. I od srca blagosiljam vas, vaše najmije i vaš rad.